W dzisiejszym holu będziemy Wam pokazywać paczkę, którą dostałyśmy z zagranicznej firmy z chińskimi ciuchami. Paczka doszła dosyć szybko, mniej więcej w tydzień, może półtora tygodnia od zamówienia. Dobra, słuchajcie, najpierw to wszystko wyjmiemy, bo jest w foliach i będzie szeleściło. Ale zacznijmy najpierw od tych pędzelków, które dostałyśmy. Jest ich tutaj 2, 4, 6, 10 pędzlów do malowania twarzy. W zasadzie to nie znamy się, jeśli chodzi o sprzęt do malowania, bo nie jesteśmy profesjonalnymi makijażystkami. Wyglądają na dobre, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o jakość tego, to nie jest zbyt dobre. Włos pewnie jest jakiś mega sztuczny, plastik tutaj jest złoto błyszczące, złotem oblane Chiny. Tak. Bardziej wyglądają jak z jakiejś Indii takie złote. Ale wygląd mi odpowiada. Gorzej właśnie z jakością co do malowania. Włosie jest takie jakieś kiepa. Wiesz co? Nie wiem, nie jest gęste. Wiem, że ty masz chyba kilka pędzelków takich bardzo gęstych. Mhm. Nie wiem, czy gęstość jest dobra, ale zamówiłyśmy sobie takie pędzelki, ponieważ ich nie mamy, chcieliśmy sprawdzić. No a chińskie, wiadomo, jest tanie. No. Ale te malutkie się przydadzą. Te grube to raczej nie, bo są właśnie takie za małe, ale malutkie do malowania oczu. Moim zdaniem powinno być troszeczkę dłuższe to. No. Bo to będzie rysowało taką kreskę. Natomiast te małe do powiek jak najbardziej. Ja, słuchajcie, jakoś, nie wiem, może jakbym się zawodowo tym zajmowała, czy bardzo profesjonalnie, to bym zwracała uwagę na takie rzeczy. Ale robię to tylko po to, żeby czuć się dobrze. Robię makijaż tylko po to, żeby ładnie wyglądać, moim zdaniem. Więc nie chodzi, nie zależy mi na tym, żeby to były pędzelki za 100 zł. Kupuję sobie najtańsze i tyle. Teraz mamy ciuszki, taki... Pierwszy to akurat zestaw sportowy. Mamy majteczki, trochę duże. I koszulkę. Troszeczkę jest prześwitująca. Biało-czarny komplecik. Wydaje mi się, że do mnie idealnie pasuje, bo ja lubię odsłaniać dużo ciała. Ale te majtki wyglądają trochę na męskie. No tak, ale to są takie, wiesz... Baby get back! Baby get back! Tak, zapisane. Widać, że to jest kopia już istniejącej jakiejś marki. Nie pamiętam, jak się nazywa ta marka, ale wiem, że już jest taka... Jak ona się nazywa? Nie Fishbone, tylko no jakaś podobna. Też takie właśnie białe z czarnym i ma białe napisy. No, spojrzę profesjonalnym okiem na ten nadruk, bo prowadzimy firmę razem z moim tygrysem. Nadruk jest w bardzo słabej jakości. My robimy o wiele, wiele lepsze sitodrukiem. Tu wygląda mi na sitodruk, ale w bardzo słabą farbę. Mam nadzieję, że się nie zmyje po pierwszym praniu. No dobra. Ale jeżeli chcecie, dziewczynki, być pewne siebie, to kupcie sobie taki komplecik, tym bardziej, że jest tani. Kolejne ciuchy to kombinezony, czyli jednoczęściowy strój albo dwuczęściowy, ale z tego samego materiału. Mamy na sobie takie stroje. Ja je zamówiłam z racji tego, że one mi się kojarzą bardzo z Nicki Minaj. Podkreślają bardzo talię i biodra. Tutaj Ada ma na sobie właśnie taki kostium. On jest taki jakby z przyszłości, nowoczesny. Tak, taki kosmiczny. On mi się kojarzy z takim... O, ten ma tutaj dekolt, taką dziurkę. Ada ma natomiast taki dekolt. On mi się kojarzy z takim... z podróżami właśnie kosmicznymi. Jacksonami. Tak. Czyli oni tam jeździli... Jacksonowie jeździli, latali samochodami. Więc to mi się kojarzy właśnie, ma taką... Fajnie kolorowe. Nie w moim stylu właśnie w twoim właśnie. No, bardzo. Ale nawet dobre jest. Co, nie wiem, czy jest dobre. Zobaczymy po kilku praniach, czy się nie rozszyje. Wiadomo, to jest chińszczyzna, to jest 100% pewnie poliester. Zresztą czuć. No ale słuchajcie, chińskie rzeczy nie są dobre jakościowo, ale przynajmniej fajnie wyglądają. Mi się podoba, jak te akurat wyglądają. Kolejny zestawik, to tak. Ty masz akurat na sobie. To ja mam na sobie i jest tutaj staniczek. Szarfa.
Generalnie może pokażę Wam, jak wyglądają na modelkach. Wyglądają bardzo ładnie. No, ta modelka ma duże piersi, bardzo duże biodra i wąską talię. Pewnie jest to w Photoshopie zrobione. No a na mnie wygląda to tak. Ja w sumie jestem zadowolona z tego efektu. Mam troszeczkę inaczej stanik zawiązany. No, ale słuchajcie, fajne kolorki. Rzadko kiedy można znaleźć coś tak kolorowego, zwłaszcza w naszych sklepach. Teraz buduje jakaś szarość i czarność, więc mi się podobają. To mówiłam to dlatego, że takie kolorki. A Ada nie miała nic do wydania. I ostatni zestaw. To już jest kombinezon właśnie mega, mega kolorowy, wręcz jak pajac. No. Ale na tym właśnie najbardziej mi zależało, wiesz? Na tym najbardziej mi zależało, bo to pasuje do moich kolorowych włosów, ma fajne chusteczka i już taka naprawdę Nicki Minaj 100%. To nie chodzi o to, że ja chcę wyglądać jak Nicki Minaj. Podoba mi się bardzo jej styl. Anaconda. Anaconda. No niektórzy tam napisali, Boże Anila, ty zawsze mówisz, że trzeba być sobą i tak dalej, a chcesz naśladować Nicki Minaj. Kto tak powiedział? Ja wcale nie chcę jej naśladować. To, że mi się podoba jej styl, nie znaczy, że ją chcę naśladować. Podoba mi się, nosi ubrania podkreślające jej sylwetkę i bardzo kolorowe, podkreślające jej charakter i osobowość. Ja też jestem taką osobą, więc tak właśnie lubię się ubierać. Ada, a ty jakie lubisz kolorki? Ja lubię bardziej pastelowe, także kolejny haul będzie mój, z moimi ciuchami, ale te też mi się podobają, bo jak widzisz, ubrałam się w to. No, właśnie Ada... Ada, słuchajcie, przeszła przemianę, bo ona kiedyś nigdy by czegoś takiego nie założyła, a teraz to po prostu, wiesz, kolorowe ciuszki, długie blond włosy. No bo też były komentarze, że ja chcę być z tobą. A, no tak, jasne. A kto nie chce być? Nie, no przestańcie. Każda z nas ma jakiś tam swój styl. Ja bardziej słodki, także mogą być takie ciuszki jak ślizaczki, zaczerki, albo babeczki. Dla ciebie to babeczka. Słodka babeczka. No, więc jeśli chodzi o jakość, nie jestem jakoś... O, tutaj już się rozszyło, już jest dziura. O my god, ja po prostu mam raz czy dwa razy. Już tutaj jest dziura, więc jeśli chodzi o jakość, to słabe, no ale to jest chińszczyzna. W ogóle... Co myślicie o ciuchach takich chińskich, bazarskich? Piszcie w komentarzach. Ada, wypowiedz się na ten temat. W jakich sklepach kupujesz, czy kupujesz? Zawsze wiem już, co on mówi. No bo jestem ciekawa, bo ja też wiesz. Nie no, mi się bardzo podoba w tych chińskich sklepach, że to jest tanie. Oni tuszują tą złą jakość tym właśnie takim dla niektórych kiczowatym wyglądem, a dla mnie właśnie takim przykuwającym oko. Powiem Wam, że w zasadzie kiedyś, jak byłyśmy młodsze, to nie było nas stać na markowe ciuchy, więc ubierałyśmy się właśnie w ciuchy ze stadionu, jak to się mówiło, jak jeszcze na stadionie były te bazary Wietnamczyków w Warszawie. Więc my się ubierałyśmy w takie rzeczy. Dla mnie to było super, że mogę w ogóle sobie pozwolić na kupowanie takich rzeczy chińskich, tanich, które wyglądały całkiem fajnie. Jeśli ktoś ma styl i potrafi dobrać rzeczy do siebie, to wygląda fajnie. Natomiast teraz już nas stać na to, żeby sobie kupić jakiegoś markowego ciucha. Dostajemy od firmy markowe ciuchy, więc teraz już nie kupujemy bardziej takich chińskich. Ale mamy porównanie, nie? No. Jest porównanie, bo widać jakościowo różnicę. Ale wiecie co, ja i tak często kupuję w Lontaxach, często kupuję na jakichś bazarach, mnie coś się spodoba, o kurde, kosztuje dycha, albo 20 zł, albo 30, to od razu biorę. Więc to nie jest tak, że... Wszystko ma swoje zalety i wady. No, że nagle się zmienia standard życia i w ogóle przestajesz kupować tanie rzeczy. Nie, ja nawet jak będę bogatą milionerką, to będę kupowała tanie rzeczy, bo mam szacunek do pieniędzy. No dobra, kochani, to był haul chińskich ciuchów. Jeśli chcecie kolejne tego typu filmy, to piszcie w komentarzach. Standardowo dawajcie kciuki w górę, lajkujcie, subskrybujcie i bądźcie z nami. To był się...